Pobudka, pobudka, siemano, nowy dniu. I od razu zobaczmy requesty. A nie, bez sensu. Bez sensu. Okej, komu będziecie przetrząsać cele dzisiaj? No matko, będę miał cały czas to samo, jak dopóki Loganowi nie przetrząsnę japy. No dobra, już powiedzieli czy nie zauważyłem? Fuck! A nie, dobra, teraz, dobra. No dawaj, 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 dawaj! Shelby and Nick, dobra, spokój. Nie chcę od ciebie, Gavin. Talcum powder. No nie powinno być trudne. Terrell, ile ma drewna? Skubany nachapał? Nachapał. Dobra, tu Logan i tu Logan? O! Dobra, to weźmiemy oba, bo okazuje się, że tylko, że to musimy tylko obić mordę Loganowi i mamy od razu dwa questy wykonane. O, i sklepy się zmieniły. Ha! Crafting note, oczywiście. O, talcum powder, żeby było śmieszniej, to ktoś chciał ten talcum powder. I chyba nie będę się, kurde, bawił. Od razu zaliczymy na szybkiego. Kto chciał? Gavin. Gdzie ty jesteś, Gavin? Jak ty wyglądałeś? Jakiś brzydki byłeś, no właśnie. Stary, normalnie petarda, widzisz, już zdobyłeś to, co chciałeś. James, o kurna, James miał za 3, a nie za 5. Dobra, tu zwaliłem, ale no, kto mógł przypuszczać, że akurat będzie miał za sobą? Dobra. To od razu zobaczmy, co tu jest. Cup of molten chocolate, ekstra, zajebiście, super. Wiem, jak się robi już kubek gorącej czekolady, tylko że jeszcze ciekawe jest to, że nie znalazłem zastosowania dla niego. Nie można go pić, żeby było ciekawie i jest nielegalny. W ogóle, what the fuck? Nielegalny kubek gorącej czekolady. Dobra. Wiemy, że teraz będziemy szli na roboty, żeby zarobić kolejne 60. Kasy mamy sporo. Ale dzisiaj Mick. Mick dzisiaj dostanie w łeb. Mick, ty masz klucz. Ty masz ważny klucz i wam pokażę, jak robić odciski klucza i jak w ogóle tworzyć zapasowe klucze. Haha! To się dzisiaj dowiecie. Tak jest. W dzisiejszym odcinku Blacha pokaże, jak tworzyć sztuczne klucze. No dobra, Mick. Słuchaj, jest sprawa. Chodź tutaj do biblioteki. Nie tu, tylko do biblioteki. Fuck! Zapomniałem! Fuck! Zapomniałem, że wyszedłem znowu z roboty z nielegalną rzeczą i teraz będą mnie ścigać małe gejuszki. Ach, tu mnie nie zauważą, mam nadzieję. Nikt tu nie wchodzi. Spierdzielać. Damn it! No, zmniejszaj się, bo potrzebuję na gwałt pozbyć się Putiego. Shit, 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 shit. Dobra. O nie! O nie! O, chyba po mnie. Teraz się będą bardzo pluli. Dobra, odejdź. Okej, dobra, trudno. Muszę się tego pozbyć, bo inaczej będę miał przesrane. Ja jestem tylko jestem teraz ciekaw, czy ja się w ogóle wyrobię z robotą, no. Widzicie? Mały błąd, no po prostu moje małe niezapatrzenie, że cały czas mam Putty ze sobą. I proszę bardzo. Teraz muszę uważać, czy przypadkiem to jakiś menel nie idzie. 89, proszę. A, fuck! Dobra, tylko jest o tyle przesrane. Okej, nie przeskoczyło, to dziwne. Jasne. Aha. Okej. Super. Mega. Dobra, ale zbili mnie, kiedy nic nie miałem ze sobą, więc o tyle dobrze. Dobra, nie ma czasu na leżenie. Przynajmniej mam teraz 0 guard hita. Strzelają do mnie, bo mam powyżej 90% hita. Właśnie, dlatego strzelali ci snajperzy głupi. No idę robić przecież, tylko mi przeszkadzacie. Kuźwa, ile tu ich idzie. Wypierniczać. Cholera, nie mam dużo czasu, mam zaledwie niecałą godzinę. Nie dam rady. Jeszcze te klawisze będą wchodziły, to już zupełnie. No właśnie. Jasne. Shit. Nie mogę stracić roboty! Nie mogę stracić roboty! Shit. Fuck. Fuck. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Fuck. O lol, o lol. Fuck, za co? Damn it! Okej. Dobra, wyszedłem z nielegalnym przedmiotem z roboty. Bo chciałem wynieść, kuźwa, o matko boska. Chciałem wynieść metal.
O Jezu, dwa razy dostałem. Ja jestem podziurawiony jak szerszwajszarski. Jak ser szwajcarski. Dwa razy dostać. Guard outfit, nie. Lukas, comp shift, nie. Nie wiem jak robić te siwy cholerne, to jest problem. No, cap. Okej, okay. Mimo że mnie nie lubisz za bardzo, to ja ci cap mogę znaleźć. File. Ja teraz muszę sobie przypomnieć, ja zostawiłem... Okej, okay, wiem gdzie zostawiłem Ładę w Putin. Aha, i teraz będzie wolny czas. To niepotrzebnie, nie mogę brać fajla. Nie, no i tak będę chodził z Putin, więc jak mnie złapią, to i tak poszesrane, to wezmę. Pilniczek. Tiriri-ti-ti. Dobra, okej. Okay. Wayne, James. O, James! Masz dużo metalu i to za taniochę, bo jesteś moim kumplem. Wiecie co, wezmę kawałek metalu. Wiadomo, nigdy kiedy się przyda. Zastanawiam się, czy nie wziąć nawet... O, jeszcze już mnie nie lubisz tak bardzo, ale zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze drugiego. Skoro jest taki tani. Nie wiem, do czego kawałek metalu mi się przyda. Chwilowo nie wiem, do czego... Dobra, nie, chwilowo nie ruszam. Jeszcze tak naprawdę z tych wszystkich rzeczy, które tutaj podkrywałem, nie mam pojęcia, jak zrobić łopatę. Nie mam pojęcia, jak zrobić łopatę. Może właśnie sheet of metal plus timber. Dobra, gdzie jest tutaj? Okej, okay, tutaj, dobra. Muszę pozbyć się tych rzeczy. Kurde, tutaj zostawiłem Ład of Putty? Bo ja nie pamiętam już trochę. Tak szybko się tego pozbywałem. Okej, okay, tu jest, dobra. Cap! Miałem komuś dać, to przy okazji wezmę, żeby nie czerpać ze swoich zapasów. I teraz robimy tak. Ha! To ciekawe, że nie muszę wcale mieć... Wcale się nie psuje ten wentyl cały. Znaczy te kratka wentylu. Wentyla. Dobra, Mick. Mick, jesteś mi potrzebny. A raczej Mike. Mike? Fuck. To jest Mike i Mick? Dammit, to mogę łatwo ich pomylić teraz. Mike. Shit. No nie, muszę poczekać. Czyli muszę trochę jednak sobie podszkolić mózg. Przy okazji. Tiriri-ti-ti. Szukamy Mika. Matt mnie nie interesuje. Szymon mnie nie interesuje. Zobaczmy jak tam tutaj ostaty. Intelekt 87, dobra. Mick! Haha! Mick. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No siema. Słuchaj, musimy pójść pogadać na osobności. O, tu jest dobre miejsce w sumie. Koło kolesia. Prosto na jego oczach. Okej, okay, i teraz patrzcie jak się robi klucz. Przede wszystkim tak, trzeba go zabrać. Tylko mamy niecałą minutę na to, żeby mu oddać ten klucz, bo inaczej... Od razu trafiamy do karcera, jeżeli ktoś zgubi klucz. Więc tak, bierzemy kluczyk. Szybki crafting. Pyk, pyk. Proszę bardzo. Entrance key mold. Pięknie. I teraz znowu Mick. Oddajemy mu klucz. Nara! Nie ma nas tu! I teraz jak najszybciej trzeba ten przedmiot schować, bo Mick będzie nas teraz szukał. Okej, to od razu zrobimy tak. Shit. Dinner. Aaaa! Dobra, zrobimy to później. Później wam pokażę, jak się robi klucz. Tak. Po obiedzie, po workaucie, nie mam żadnych tutaj tych. A, Logana miałam obić jeszcze, żeby było ciekawiej. Zegarka nie mam, ale mam cap, czyli brat dostanie teraz ode mnie prezent! Święty Mikołaj, blaha, rozdaje prezent. Rozdaje prezenty, aha. Najpierw musi się pozbyć Mika. Mógłbym ci sprać japę, ale jestem dzisiaj... Zostałeś już do mnie tyle razy, że bez przesady. Dobra. A potem dać się w ogóle sprać, żeby sobie zresetować wszystko, no ale okej, niech ci będzie. O! File kolejny. Dobra, mamy ich trochę. Może nie będę się jakoś napalał na to za bardzo. Teraz, znowu. Cement. Jeszcze nie wiem, do czego jest cement. Czy z cementu mogę sobie zrobić łopatę? Głupie by to było. Folia do czegoś się może też przydać. Dobra, komu miałem dać? Bradowi. Brad to jest taki, który mnie nie lubi za bardzo. I jeszcze, okej, okay. Siema. Give. Pyk. Yeah. Lubisz mnie bardziej, nie? Znaczy tak średnio widzę. Dobra. Exercise period. Dobra, pobiegamy trochę, bo dawno nie biegaliśmy. Moje staty z biegania są... O Jezus Maria, 10 prędkości! Jaka fatalna masakra! No, tak teraz pytanie filozoficzne. Czy masakra może nie być fatalna? To jest pytanie, na które nie mam odpowiedzi w tej chwili, ale jest duże prawdopodobieństwo, że masakra nie może być pozytywna. Chociaż w sumie posiłce... W siłce może być taka pozytywna masakra. Pozytywne zmęczenie, nie? Może być, nie? Czemu nie? Tera, tera, tera,
No nie wiem, czy akurat muzyka z Różowej Pantery jest odpowiednia do ćwiczeń na siłce. Musi przydało bardziej coś energetycznego, no. Dobra, pobiegałem trochę, moja prędkość tak pewnie jest dalej marna, 19. O jest. Jestem wolny jak ślimol. Find me a book. Okej, niech będzie, tylko to chyba zapchało mi wszystko. Dobra. Zegarek, bateria i książka. To są rzeczy, których poszukuję i będę ich poszukiwał już niebawem. Pewnie już nawet teraz. Najpierw trzeba być Logana. Dobra, gdzie jest Logan? Bo on będzie moim celem numer jeden. John Wayne, James Terrell, Lucas, Shane, Nick, Levy, Jaden. To chyba tu któryś z tych dwóch. O właśnie, tu się skrywaś. Patałachu. Słuchaj, Logan. Dwóch ludzi. Tak, I've made many friends here. No, dużo tutaj kumpli zdobyłeś, bo akurat dwóch chce ci obić mordę, a jestem egzekutorem twoim, więc... Tak jakby pójdziesz ze mną. Dobra, Logan. Logan, Logan, o Jezus Maria, ile tu was jest? Zgubiłem go! Fuck! Logan, jest, dobra, uff, mam go. Pewnie idziesz tu czytać książkę. O Jezu, teraz komu obiję mordę? Ha! Trafiłem. Pięknie. Complete two favors and earn yourself. 34. Masz coś ciekawego? Zabiorę ci cokolwiek miałeś. Bleach na pewno się przyda. I proszę bardzo, dwie przysługi... O nie, to nie tu. Za jednym razem. Coś ciekawego? Tobias. Tobiasz. Dobra. Można to schować. O kurde. Miałem. U Jezu, mam aż trzy blicze. A żeby było śmieszniej, liczę na blicze. Taki dowcip. Potrzebny mi był jeden do czyszczenia inmate outfita. A w ogóle spróbujmy to zrobić. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ha! Proszę bardzo. Par of overalls, czyli takie rzeczy, które nie mają w ogóle koloru. Jest to oczywiście nielegalne. Chrzanie nielegalne rzeczy. Dobra, zostawimy je. O, i teraz tak, weźmiemy entrance key mold i paper... Nie paper masz. Plastik. Mold and plastic. Teraz proszę bardzo, łączymy te dwie rzeczy. I co powstaje? Proszę bardzo. Fejkowy plastik entrance key. I teraz mamy możliwość, już mamy klucz do wyjścia. Tylko oczywiście jak go użyjemy, no to trzeba będzie już spierniczać, ponieważ... Okazuje się, że strażnicy bardzo nie lubią... Czy nie, zaraz, ja tam wejdę i będę robił swoje. Strażnicy bardzo nie lubią, jak znajdują kłódki, które są otwarte i od razu myślą, że to ja. Nie wiem, skąd się domyślają, od razu stwierdzają, że to moja wina i trafią do karceru. Tak. Więc tak to wygląda. Trzeba mieć to na uwadze. Jak się robi jakieś takie dziwne rzeczy typu... otwieranie kłódek, które są... zakazane, tajne, secret, top secret, w ogóle nieruszalne. Pewnie szybko się zmawiają, mówią, hej, Mick, czy ty otwierałeś kłódkę? Nie, hej, halo, halo, break, break, dzień dobry, czy ktoś z was używał kłódki numer 24 różowej? Jeżeli nikt się nie zgłosi, to stwierdzają, aha, to na pewno wina tego najbardziej inteligentnego w grupie. Blachę trzeba wsadzić do karceru. Bardzo dobrze. To mi pochlebia i blasze też pochlebia. Blasze. No, śmiesznie blacha odmienia, nie? O, proszę, crafting note. Pięknie. Super sock mace. No właśnie. Czyli macie dowód rzeczowy na to, że te znajdźki wcale nie są super lepsze od tego, co się kupuje i znajduje. Nie no, co się bardziej kupuje, tak? Bo to mi chodzi o te kupne. Są tak samo common, tak samo częste i w ogóle bez sensu się na nie napalać. Także tak właśnie. Tu się czekolady przydają, jak energia spada, a wcale chcemy tłuc, o nie, i ciąć. Shit. No dobra, trzeba to zostawić, nie ma wyjścia. To tu się przydaje czekolada do odzyskiwania energii. Na rollcole trzeba chodzić, no. Rollcole są takie, że jednak trzeba. Okej. Czyli tak. Wiemy, że mamy wyjście, że mamy klucz do entrance, czyli do wejścia. No jestem już nie Kitol. Oficer Jacob, może... Zaraz dokończę myśl. Levi i co? O, ale Levi chce Marshallowi obić mordę. Ja będę musiał obijać mordę tym wszystkim oficerom, bo potrzebne mi są klucze. Więc wezmę Marshalla, bo akurat 35. To spoko, kasa jest za to. Talcum powder nie chce. Logan, co masz do sprzedania? File masz do sprzedania. Biorę.
Kliniki się przydadzą. Jeszcze Lion był chyba. O. Crowbara mam, Crowbara nie chcę. I Shane. O Jezus Maria, znowu Watch? Nie, już mam Watch. Nie, sorry. I tak muszę ten Watch znaleźć, więc... zaraz. Shane i tak średnio mnie lubi, więc... no. Dobra. O czym ja to mówiłem, bo oczywiście teraz muszę sobie przypomnieć. A, klucze, no właśnie. Mamy klucz do wejścia, czyli klucz do tych drzwi. I widzicie, tu jest chyba kolor, ale teraz go średnio widać. Ale to jest entrance key. I trzeba by zbadać, jakie jeszcze klucze są potrzebne. Przede wszystkim potrzebujemy celki. Na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli również, proszę bardzo, tu jest kolorek i to jest cel key, czyli klucz do celi. I ten klucz nam się przyda, żeby... Oczywiście... Ale exploit, no nie mogę uwierzyć, że to jest w ogóle... nie niszczy się. Żeby móc wyjść z celi, potrzebny nam jest właśnie cel key i to też by się przydało tak naprawdę. Skądś dobić, skądś dobrać. Trochę siła spadła, 88. Trzeba będzie ją trochę podbić do maksa. No, ale tak się właśnie kończy dzień 10. Jest całkiem nieźle. O, a ty co tu robisz? Wypierdzielaj Louis stąd. Ciekawe, że nikogo nie interesuje to, że mam prześcieradła. Spoko, lubię ciemność. Tak się kończy dzień 10. Prawda. Mamy spoko rzeczy, sporo rzeczy zrobionych. Entrance key jest, więc jest nieźle. No. Czyli teraz musimy dostać się tylko na dach, z tego co sprawdzam swoje ubertajne notatki i plan genialny do ucieczki. Tak, spróbujemy wyjść na dach, zobaczyć na dachu, nic ciekawego nie ma, a potem spróbujemy zrobić ucieczkę przez frontowe drzwi, bo mamy do nich klucz. Więc tak właśnie sprawdzimy, jak to wyjdzie. A tymczasem czas iść pośnić znowu jakiś... nie wiem... gołych facetów.